To już trzecia niedziela naszych spotkań w tym okresie. Ten czas szczególnych 40 dni naszego przygotowania się do Świąt Wielkanocy. Pierwsze świadectwa chrześcijańskie, opisując ten okres, mówią, że był to czas pokuty, postu. Ojcowie Kościoła jednak, pierwsi pisarze chrześcijańscy, przedstawiają w swoich pismach nieco szersze rozumienie tego terminu post, niż my je znamy i praktykujemy dzisiaj. Święty Leon Wielki, papież, w swoich kazaniach na okres Wielkiego Postu bardzo często powraca do znaczenia tej praktyki pokutnej. Na przykład w kazaniu szóstym, którego fragment odczytujemy w godzinie czytań w czwartek po Popielcu, święty Leon tłumaczy nam, że post zachowuje się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami. Walczyć z występkami, mówi święty Leon, walczyć z grzechem, wyleczyć się z grzechów. Jak to zrobić? Jest na to lekarstwo, jest na to środek proponowany i praktykowany przez Kościół zgodnie z poleceniem Chrystusa od samego początku. Ten środek do walki z grzechem, do walki z nieprawością naszych czynów to modlitwa, post i jałmużna. O nich mówi i przypomina każdemu uczestniczącemu w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym kolekta trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Zauważmy, że ogromna ilość modlitw mszalnych, nie tylko mszalnych, z okresu Wielkiego Postu inspiruje się bardzo szeroko tekstami ojców Kościoła. Kolekta, pierwsza z modlitw wypowiadana przez przewodniczącego liturgii w imieniu wszystkich zgromadzonych, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu zwraca się do Boga tymi słowami. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Post jest ćwiczeniem, które ma doprowadzić do tego, że człowiek stanie się rzeczywiście panem samego siebie. Że człowiek nauczy się mówić pokusie swoje stanowcze nie. Jałmużna otwiera nas na drugich. Pomaga nam wyjść z ciasnego kręgu naszego egoizmu, dostrzec innych i pospieszyć im z konkretną pomocą, której potrzebują. I nie chodzi tutaj tylko o dar materialny, pieniężny. Można przecież podarować swój czas. Jałmużna pozwala nam stworzyć wspólnotę z innymi. Modlitwa zaś kieruje naszą uwagę na Boga. Wyczula nasz wewnętrzny słuch na Jego głos, pozwala nam wsłuchać się w ten głos i spotkać się z Nim. Dzięki modlitwie człowiek wchodzi w głęboką relację z Bogiem. No właśnie, niby to wszystko takie proste. Ale czegoś tutaj brakuje jeszcze w myśl słów dzisiejszej kolekty. Obok tych trzech, obok modlitwy, postu i jałmużny, słyszymy w niej także o pokornym przyznaniu się do przewinień i o Bożym miłosierdziu. Praktykując modlitwę, post i jałmużnę, dodajemy tylko naszą drobną cząstkę do tego wielkiego dzieła, które nazywa się nawróceniem. A ono przecież tak naprawdę zależy od Bożego miłosierdzia. W trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu roku C słyszymy kolejno słowa Ewangelii wysławiające miłosierdzie Boga. Dzisiaj słyszymy o drzewie figowym, które nie przynosi owocu. Jemu to boski gospodarz daje kolejny rok szansy na to, aby się nawróciło i owoc przyniosło. W przyszłą niedzielę usłyszymy przypowieść o synu marnotrawnym, albo inaczej, o ojcu miłosiernym. W piątą zaś niedzielę Wielkiego Postu usłyszymy opowieść o jawnogrzesznicy, której zostały przebaczone grzechy.
Praktykując modlitwę, post i jałmużnę oraz uczestnicząc w sakramencie odrodzenia, jakim jest sakrament pojednania, możemy osiągnąć pełnię dziecięstwa Bożego. A przecież o to chyba nam wszystkim chodzi. Thank you.